Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy we Wrota Zachodu. Tak, ostatnio dowiedzieliśmy się, że Kajil, który jest psionikiem, z tego co pamiętam z rozmowy z Jinem jakoś wcześniej trochę, jest współpracownikiem Nocnych Masek, coś w tym stylu, i przyszliśmy do Obida w poszukiwaniu monety, która pozwoli nam tam wejść. Jedna z akolitek nowych była uzależniona od hazardu, więc daliśmy jej dużo pieniędzy, żeby dała nam tą monetę, przez co nikt nas w tej chwili z naszych towarzyszy nie lubi. Ale idźmy tam do podbramia, żeby zobaczyć, co możemy zrobić. Tylko problem jest taki, jak on jest psionikiem, no to nie za bardzo mamy możliwość bronienia się przed nim. I zastanawiam się, czy nie powinienem najpierw pójść do mojego ulubionego czarodzieja, albo tam na dole jest ktoś. Pewnie na dole jest prędzej. Ktoś, kto mógłby mi jakąś miksturę ochrony na umysł, czy coś takiego. Bo w sumie psionik to prawie tak jak pożeracz intelektu... jak łupieżca umysłu. O, pożeracz intelektu to ten taki mózgopies. Z tego co pamiętam. Tak, mózgopies. Prawie mam poziom. Prawie mam poziom, bo mi brakuje ile? 57? Chyba jakoś tak. Okej. Okay. Tutaj wchodzimy do podbramia. Co my tutaj możemy zrobić? Jin nie wie, jak się bronić przed tym. Nawet gdyby wiedział, to by nie powiedział. O! Ponownie materializuje się przed tobą dziwna kobieta odziana w szaty. On ma kłopoty z pozbyciem się jego maski, ale maska stała się bardziej przytulna, lepiej znana. Czy on pozna się bez niej? Ja jej nie noszę, haha. Znowu ty? Czego chcesz tym razem? Nasze drogi w końcu się zjednoczyły. On powie swoje imię do odbicia, żeby udało mu się wejść do świątyni bezimiennego. Wtedy złożymy naszą propozycję. Okej, czyli do jakiegoś lustra muszę powiedzieć swoje imię i... wtedy tam? Wtedy będziemy mogli wejść. Nie podoba mi się to za bardzo. Okej. Kto tu może mieć jakieś te? No to są kapliczka Ilmatera, nie. Tuergary, nie. Ty, nie. Chyba tylko ten Drow. Zobaczmy co. W ogóle może coś ma ciekawego. O, do moich uszu dotarły dobre wieści. Podobno podły morderca i złodziej. Aloshin nie żyje dzięki poszukiwaczowi przygód, który niedawno pojawił się wśród nas. To prawda. Fałszywy kapłan nie żyje. Aloshin nie był moim przyjacielem, ale znosiłem jego obecność, ponieważ pracuję dla potwora znawanego jako Kajil, który w podbramie jest bardzo ważną osobistością. Widzisz, Aloshin miał mnie na oku z rozkazu swojego szefa, który obawia się pewnego przedmiotu, który posiadam. I nie bez przyczyny. Mam nadzieję, że Kajil też kiedyś zniknie, a mam środki, lecz nie możliwości pozwalające osiągnąć ten cel. Okej, może pozbędę się Kajila, jeśli dasz mi ten przedmiot. A wiesz przynajmniej, jak go znaleźć? Nie sądzę, dopóki nie nadarzy się sposobność, ten przedmiot zostaje ze mną. Właściwie to wiem, gdzie on jest. On jest w swojej karczmie. I mam monetę, żeby wyjść. Więc masz znak pozwalający wejść do jego przybytku w podbramiu? Nawet nie chcę wiedzieć, co trzeba było zrobić, żeby to zdobyć. Musiałem przekupić kobietę, która jest uzależniona od hazardu. To może być najlepsza sposobność, jaka mi się nadarzyła. Nawet ja mogę zdobyć znak, ale Kajil uważałby w mojej obecności. Lepiej, żeby zabił go ktoś, kto go nie zna. Kogo nie zna. Dobrze, oto przedmiot, o którym mówiłem. To antypsioniczny kamień wykopany z głębin podmroku. Użycie go w obecności Kajila powinno sparaliżować jego potężne zdolności psioniczne. Jeśli nie potrzebujesz wyposażenia, to chyba musisz udać się do Kajila. Bo lepiej nie zwlekaj. Okej, co masz? W tej chwili mam 70 tysięcy, bo Pentical mi oddała. Na pierśnik. 5-3. Nie, ja bym chciał zbroję, która mi daje coś i 6, i żeby było najlepiej plus 2. 1-6 plus 2 najlepiej. Bo to jest który poziom? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak? Będę miał. Pajęczy płaszcz, zbroja półpłytowa. Nie, tu nic nie ma. Żadna szata z kapturem, nie, to mi nic nie daje.
Może tamten. Strzałka, strzała plus 2 nie potrzebuje. Z kwasem już prędzej. Tutum. Żuchwa. Nie, zaraz. A ty, ciężka tarcza ze skóry umbrowego kolosa. 2 plus 2. I niewrażliwość na zaklęcie działające na umysł. Kieruj mną. A ty masz co? Ciężka tarcza plus 2, po prostu. Więc. To mogę w ogóle sprzedać. Ten drow ma dużo pieniędzy. Miecz dwuręczny i długi miecz. Ty też jesteś plus 2, nie? Tak, no to mogę sprzedać. Okej. Okay. 20 tysięcy. Dobra, wezmę. To jest dużo lepsze niż żeby nie miał tego. Ale poza tym jakieś buty. Nie, dobrze, tutaj dodatkowa tu sprint, żeby szybciej biegać. Nie, dobra, idziemy stąd. Okej, gdzie jest ten kamień? Nawet go nie widzę. To jest czosnek. To? Kamień antypsioniczny, ale nie mogę go po prostu użyć, czyli w rozmowie będę go musiał użyć. I użyję. Jin Dao. Okej. Okay. Jinie, wpuść mnie. Muszę wejść do tawerny Kajila. W takim razie daj mi znak. Nikt nie wchodzi do Kajila, nie mając odpowiedniego znaku. On lubi rozsądnie doprawiać sobie klientów. Nie chce, żeby wchodziły niewłaściwe osoby, a raczej właściwe osoby. Proszę. Tak, to wystarczy. Odsuń się. Proszę, portal jest otwarty. Jestem pewien, że się zmieścisz. Zabijemy Kajila. Im mniej tu jest przestępców w środku, tym lepiej. Okej. Okay. A, dobra. Tileset z tego. Z... jak to się nazywało? Ze świątyni... jak on się tam nazywał? Króla Cieni, o. Tak. Plus dodatki jakieś. Okej. Okay. Zobaczmy, co tu Kit Yanki, mieszkaniec, ogr. Bailia. Bailia tu jest. Wander. Grację, Kajil. A, no tak, Kajil jest łupiarzem umysłu. Dobra, nie ma sprawy. Poszukiwacze przygód. Główny klient, klient. Pogadajmy z Bailią. Jedna Bailia. Bailia ledwie cię zauważa, jej oczy pochłonięte są grą. Widać, że przypadły wszelkie postępy, jakie poczyniła w walce z uzależnieniem od hazardu. Zdaje się, że danie ci złota nie było najlepszym pomysłem. Co? O, to ty, posłuchaj. Teraz jestem naprawdę zajęta. Zaraz zgarnę sporą wygranę. Czuję to. Odejdę ze złotem. Przysięgam. Gnol. Pogadajmy z Gracją najpierw, a potem z Wanderem, Wendersnivenem, Malavahan. Nie chcę być nieuprzejma, ale w tej chwili nie jestem w nastroju do rozmowy. Ale wyglądasz na bardzo smutną. To dlatego, że jestem bardzo smutna. Moje życie nie układa się pomyślnie. Ale każdy ma swoje problemy i nikt nie chce słuchać moich narzekań. Co się dzieje? Cóż, skoro naprawdę chcesz wiedzieć, to chodzi o kobietę, która miała być mą teściową. Mówię, miała być, bo już nie będzie. Zadbała o to, aby jej syn nie chciał mieć ze mną nic wspólnego. Widzisz, ona jest wiedźmą, szamanką naszego ludu i rzuciła na mnie klątwę, by trzymać mnie z dala od jej syna. Przez tę klątwę wyglądam na obrzydliwie oszpeconą. Skąd wiesz, że zostałaś przyklęta? Wyraz oczu mojego narzeczonego wystarczył mi za potwierdzenie. Widzę to także, gdy patrzę w zwierciadło. Jak można zdjąć tę klątwę? Nie wiem, nawet mój wuj, który jest wielkim kapłanem mieszkającym na świecie na górze, nie potrafi nic poradzić na tę klątwę. Zdaje się tylko, że ta wiedźma ma lekarstwo. Okej, opowiedz mi o swoim narzeczonym. Ma na imię Saro. Jest największym i najsilniejszym samcem w naszym plemieniu. Okej, samcem, to ty nie jesteś człowiekiem? Dziwnie mówisz. Wygląda bardzo przystojnie, gdy napina mięśnie. Wzdychałam do niego od najmłodszych lat, ale zawsze sądziłam, że on nawet nie wie, kim jestem. Wyobraź sobie moje zdziwienie, gdy zaczął się do mnie zalecać. Wyobraź sobie moje cierpienie teraz, gdy przestał. Jego matka nigdy mnie nie lubiła. W jej oczach nie pasowałam do niego przez moje niskie urodzenie. A teraz z pomocą tej podłej klątwy
zmiany wyglądu sprawiła, że on teraz też patrzy na mnie z obrzydzeniem. Okej, nie wyglądasz na oszpeconą. Już to słyszałem. Naprawdę wielu ludzi powiedziało dokładnie to samo, aż zaczynam się zastanawiać, czy ktokolwiek widzi działanie klątwy. Ale pewne jest, że widzi je mój narzeczony. Okej. Z szamanką jaszczuroludzi? Okej, to ty jesteś jaszczuroludką, która się zamieniła? Okej, dobra. A teraz już rozumiem. Ona jest jaszczuroludką, która została zamieniona w człowieka. Okej, może porozmawiam w swoim imieniu z tą szamanką jaszczuroludzi. Może to zrobić? Może tobie uda się ją przekonać. Będę wdzięczna za wszystko, co zrobisz. Ona mieszka w jednej z bocznych uliczek pod bramią. Mogę pokazać ci to miejsce na mapie. A teraz żegnaj. Niech ci bogowie błogosławią. Okej. Teraz już... Okej. Dobra. Okej, tam jest zapadnia. Roll. Ty, Wander. Jak mogę ci pomóc? Nie będziesz sprawiać kłopotów, prawda? Nie chcesz się ze mną bić, ani zaciągnąć mnie w ciemny ułek, żeby dopuścić się jakiejś podłości? Nie starcza, nie chcę. Czy wygląda na kogoś, kto mógłby to zrobić? Nie, tym większa szkoda, przydałaby mi się jakaś rozrywka. Czy korona by mi im z głowy spadła, gdyby zatrudnili tu tancerkę? Spoglądanie na piękną kobietę sprawiłoby, że czas płynąłby szybciej, mam rację? Oczywiście lepiej nie zagadywać, jakie kobiety są ładne według Kadzila. Pewnie takie z mackami. Skoro tak się nudzisz, dlaczego nie pójdziesz gdzieś indziej? Bo inne miejsca są równie nudne, a nawet bardziej. Spędziłem trochę czasu pod drżącym kciukiem i w dokach, ale nie zdołali mnie tam zabawić. Korytarz bólu był nawet ciekawy, ale kapłanki Lowiatara okazały się zbyt poważne. Bawi je masochizm. Okej. Nie ma już dla mnie rozrywek we wrotach Sochodu. Doszedłem do punktu, w którym zaczynam rozważać podjęcie uczciwej pracy w naszym rodzinnym interesie. Co wiesz o nocnych maskach? Okej, wszystkich będę pytał. Nie ma sprawy. Mam maskę od bardzo niebezpiecznej grupy. Wiesz, co chodzi z tą maską? No. I to jest ciekawy temat. Ci, których widzisz na dole, są zupełnie inni od tych, których spotykasz na górze. Są dziwni, nawet jak na podbramie. Nie rozumiem tego. Niestety nie chcą ze mną rozmawiać. Z ich badziorami mogę rozmawiać dowoli, dopóki daję im pieniądze. Ale ci z dołu, szefowie, nie chcą się ze mną zadawać. Okej. Gitianki, mieszkaniec, główny, poszukiwacz przygód. Pogadajmy z poszukiwaczem przygód, jeśli każdy mnie nie zatam. Okej, coś tutaj jest ciekawego w tych. Oni są chyba mózgo. Nie jesteś mistrzem. Nie jesteś mistrzem, główny klient. Okej. Jest gnol i jest jeszcze roczek. Zabijmy Kadzila. Zabijmy, ale rzućmy na siebie najpierw siłę byka, której nie widzę, żebym mógł rzucić. Musiałem nie odpocząć. Tak, teraz już mam. Jasne. I rzućmy też błogosławieństwo na siebie. Witaj w moim przybytku, Windminer. Słowa Illithida wyraźnie rozbrzmiewają w twojej głowie. Nie dziw się, jak cała moja rasa nie potrzebuje, ani nie lubię prymitywnego sposobu komunikacji, który najczęściej wykorzystujecie. To oznacza także, że twój umysł jest dla mnie niczym otwarta księga. Wiem, po co tu przybywasz, jestem pod wrażeniem, a jednocześnie niepokoi mnie, że wiesz o istnieniu tej kryjówki, ale mimo to nie mam zamiaru wyjawiać jej położenia, ani hasła, którego szukasz. Kto to, Kadzilu? Kolejny wasz... Cisza. Ach, rozumiem. Tak czy siak, jak widzisz, muszę zabawiać bardzo ważnych gości, więc odejdź. Skoro czytasz w moich myślach, to wiesz, że nie odejdę, dopóki nie poznam miejsca i hasła. Tak, sądzisz, że to prawda, ale na pewno widzisz moje trale, moje liczne trale. Lepiej się zastanów, zanim zaczniesz naciskać. Jak czytasz mi w myślach, to powinieneś wiedzieć, że ja mam ze sobą kamień antypsioniczny. Zajrzyj ponownie w mój umysł, a przekonasz się, że mam kamień, który zniweczy działanie twojej umysłowej dominacji i uwolni trale. Jak sądzisz, co one wtedy zrobią? Na Ilsenina, to
To prawda, dobrze, poddaję się. Tylko nie rób nic głupiego. Ja może mentalnie pokażę ci, gdzie jest kryjówka. A hasło? Tak będziesz potrzebować hasła. Brzmi ono: skarb werowana. A teraz proszę, masz wszystko, czego ci trzeba, więc odejdź. Na matkę wszystkich umysłów, idź stąd. Użyjmy kamienia. Okej. Czy ktoś może powiedzieć, co się dzieje? Okazuje się, że Kajeli jest niezupełnie tym, kim się wszystkim wydawał. Co? Co to znaczy? Och, muszę sam zobaczyć. Kajeli, daj spokój. Kajeli, gdzie jesteś? Wszyscy poszli go zabić. Tutaj do dziupli. Zapadnie jest chyba otwarta. Chcesz przez nią zejść? Tak. Zabili Kajila. Tiral Kajil wreszcie nie żyje. Zróbmy sobie poziom. Tutaj mistyczny łucznik, tak. Okej, okay, mam zręczność już plus 6, czyli warto byłoby chyba jest zbroja 1 plus 6, żeby miała plus 2. I tu wiadomo, wiedza zastraszenia i no i spostrzegawczość. O, zaklęcie strzały. A co ja mogę sobie dodać na 12 poziomie? Mocną budowę? Co mógłbym dodać? Mocną budowę. A, okej. Okay. Szybkie przeładowanie jest mi niepotrzebne. Potężny atak też raczej nie działa z tamtym. Potężne trafienie krytyczne to jest tylko na potwierdzenie plus 4. Lepszone trafienie krytyczne prędzej. Bo zamiast 20 byłoby 19-20. Nie, myślę, że mocna budowa bardziej mi się przyda niż tamto. Raczej dużo mi z tego dodatku nie zostało, więc robimy mocną budowę, niech będzie. I zaklęcie strzały 3, więc mamy dobrze. Na każde dwa poziomy powyżej poziomu pierwsza premia zwiększa się o 1, czyli za dwa poziomy będę miał premię zaklęcia strzały 4. Uderz do mnie, jak ty. Trzeba będzie coś zmówić. Ty masz plus 4. 4, 4 plus 1, okej, okay, nie. Czego potrzebujesz? Zobaczmy, co Kajili miał przy sobie. Klucz Kajila, hiacens, mikstura, leczenia krytycznych ran. Jego na książki. Użyj. Głupia książka, nie będzie tu mi leżeć. Okej, mamy trochę zwojów. Nie ma sprawy. Okej, ten dupek zasługiwał na coś gorszego. Też masz fajną zbroję w miarę. No dobra, idziemy. On mi mentalnie powiedział hasło i coś innego. Rozderte serca. A, możemy pójść. Aha. Okej, okay. Nie ma sprawy, ale pomóżmy tej jeszczuroczłeczce, która została zamieniona w parszywe człowiectwo. Człowieczkę. Aha, i musimy chyba oddać kamień temu drołowi, co? Portal dostroił się do ciebie. Możesz wchodzić i wychodzić do woli. Innymi słowy, przestań zawracać mi głowę. Okej. Okay. Chciałem ci tylko powiedzieć, że Kajil nie żyje. Ale jeżeli nie chcesz, to nie ma sprawy. No. Już koniec. Okej. Okay. Drow kupiec. Podobno udało ci się pokonać naszego mackowatego nadzorcę Kajila. Panie. Dobra robota. Wiedziałem, że twoje pojawienie się w podgromie zastuje wspaniałe wydarzenia. Chciałbym omówić to dokładniej, lecz obawiam się, że niektórzy z sojuszników Kajila mogą czaić się w pobliżu i jakiś czas potrwa, zanim zrozumieją, że nie ma tu już dla nich miejsca. Ale zanim to nastąpi, mogą być bezpieczni. Okej, oddam ci swój kamień. Ach, to miło z twojej strony, że mi go przynosisz. Taka uprzejmość musi być nagrodzona.
600 sztuk złota, okej. Nie ma sprawy. Tu gdzieś były jaszczurczłeki. Kryta kryjówka nocnych masek. Wiedźma jaszczur ludzi. Tam. Zobaczymy. A już wcześniej wiedziałem, że tam jest ta wiedźma. Tam jest oczywiście jakiś kamień, który pewnie mógłbym przeszukać, jakbym coś miał. Tu jest stare wejście do kanałów, okej, nie ma sprawy. Czułem na to, że może coś tam ciekawego jest. Okej, wiedźma. Siema. Dlaczego znowu tu jesteś, włochata i stoto? Właściwie to chcę porozmawiać o klątwie, którą rzuciłaś na Grację. Grację nie chciała odczepić się od mojego sarla. W dodatku była nisko urodzona. Jej jajo zostało upuszczone, nim się wykluła, a jej matka włóczyła się po bagnach. Mój sarl miał być wielkim szamanem naszego ludu, a Grację miała być chłopką. Nie powiem, jak mogła sądzić, że ktoś tak niegodny jak ona może być odpowiedni dla sarla. Mhm. Ale to nie było w twym plemieniu. Czy to się na pewno nie liczy? To, że naszego plemienia już nie ma, nie oznacza, że mamy przestać patrzeć na pozycję społeczną. Szlachta jest szlachtą. Nie bez powodu. To nie ma nic wspólnego z plemieniem. Chodzi o lepsze urodzenie. Mhm. Więc Grację jest człowiekiem jeszcze, tak jak ty? Nie. Nie jak ja, jest nisko urodzona. Ja nie. Jestem szlachcianką. A, trudno się czyta, to będę czytał normalnie. Jestem szlachcianką w naszym plemieniu i urodziłam się, by pokazywać ścieżkę bogów. Ale jej prawdziwą formą jest jaszczurka. No to nalegam, byś zdjęła z niej klątwę. A jeśli odmówię? Kiedy z sobą skończę, nie będziesz musiała przejmować się Grację sarlem ani niczym innym. Naprawdę? To bardzo przekonujące. Więc dobrze, zanieś to Grację, a wszystko będzie jak dawniej. I pozwoli mi nawet, zastraszyłem ją, a ona pozwoli mi nawet... Stop, czyli jestem poziom do tyłu. Dobra. Uniknięcie ciosu. To jest bezużyteczny atut. Już prędzej dałbym jej obronę dwoma brońmi, bo uniknięcie ciosu... Jak zostanie śmiertelny cios zadany, to może uniknąć. Czy to jest bez sensu? Jaki jest tego sens? Żeby... Musi mieć bardzo mało punktów życia, żeby i to zostało zadane. Nie wiem, czy na przykład na palec śmierci to działa. Z kolei ulepszony odskok jest dobry na refleks. Elastyczny umysł jest też bardzo dobry. Tam jej elastyczny umysł. Chociaż... A, dużo pułapek tu też nie było, więc tam... Ty, Mantidesie. Ty nie masz żadnych atutów, bo jesteś nędzarzem. Ty też nie. Czego potrzebujesz? Po prostu Rinara dostała na swoim poziomie łotrzyka, dodatkowy atut łotrzyka. Okej. Okay. Czyli idziemy odczarować Grację, która teraz stanie się piękną jaszczurką. Według swojego uznania. Gdzie ona jest tam? Okej. Okay. Bija. Okej. Okay. Udało ci się porozmawiać z tą starą wiedźmą? Tak, mam dla ciebie odtrutkę. Naprawdę? Ośmieliłam się myśleć, że może ci się uda, ale tak naprawdę nie wierzyłam w to do końca. Udało się, na boków! Znów jestem piękna! Ach, dziękuję ci, mała włochata istota, że za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Proszę, weź to jako nagrodę. Już mi niepotrzebne. A teraz wybacz mi. Muszę znaleźć sarla, abyśmy mogli zacząć nasze życie na nowo. Okej, okay, dostaliśmy płaszcz. Tu jest, okej. Okay. Płaszcz nimfy plus 3, charyzma plus 3. Okej. Okay. Ale ja nie potrzebuję charyzmy. Ty możesz mieć charyzmę, bo jesteś tam, klerykiem. Okej, okay. Czyli... Możemy pójść do kryjówki nocnych masek.
Leży nocnych masek, kult bezimiennego, plus Mantidesa, okej. Czyli... Ile mi jeszcze zostało? Wydaje mi się, że bardzo mało. Bo jeżeli wbijamy się tutaj do nocnych masek, no to w praktyce to może być jeszcze może 4 odcinki. Jakoś tak. Nie wyobrażam sobie, żeby było dużo więcej tego. No i dzięki. Znowu muszę przejść. Właśnie to mi przeszkadza akurat tu w dwójce, że niestety, ale czasem mnie teleportuje do tyłu. W ogóle jak to jest, że to tak się zrobiło? A, okej, okay, dobra, jestem głupi. To jest tutaj, ale muszę tam przyjść do lustra. Kliknąłem, więc teraz mnie przejdzie. Mam nadzieję, że tam jest przejście. Powinno być. Prowadzi mnie, więc powinno być przejście. Takie oszukane jest w swoim stanie. A, okej. Okay. Muszę w każdym innym widać odbicie, ale jedną z zdumiewającą różnicą, gdy patrzysz w jego błyszczącą powierzchnię, spogląda na ciebie rozmyta, zdeformowana twarz. Co? Okej, okay, ale to nie jest skarb wyrowana? Czy to jest może gdzieś indziej? Powinienem móc użyć tego hasła skarb wyrowana. Dobra. Windminer. Okej, okay, cutscenka pewnie od razu mnie. Kroa. Tak przynajmniej wydaje mi się, że to powinno się czytać. Okej, okay, w tym miejscu skończymy ten odcinek, bo nie wiem jak długo będę z nim gadał. I to mogło być za długo na ten odcinek. Także w następnym odcinku będziemy rozmawiać z tą kobietą, z Kroa. I może od niej się dowiemy coś o innych ludziach, których musimy zabić z nocnych masek, albo dowiedzieć się co mamy zrobić z naszą maską. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.